15 grudnia wspominamy błogosławioną Bernadette Bania, dziewicę i męczennicę. Bernadetta urodziła się 17 czerwca 1912 roku w Wielkim Grdżewacu w Chorwacji. Była 12 dzieckiem z 13 w rodzinie. Była radosna, pogodna, ale skupiona, pobożna, często szukała okazji do samotnej modlitwy i rozważania o Matce Bożej i Panu Jezusie. W wieku 17 lat wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, a 15 sierpnia 1932 roku złożyła śluby zakonne. Posłano ją do posługi w kuchni w klasztorze w Pale koło Sarajewa. Pracę łączyła z modlitwą i ze zjednoczenia z Panem Jezusem czerpała siły do ofiarnej służby, zachowania pogody ducha i radości. Zapamiętano, że zawsze dziękowała, a nigdy nie skarżyła się i nie narzekała. Klasztor w Pale powstał w 1911 roku. Siostry pomagały chorym i ubogim, a także prowadziły szkołę dla dzieci niezależnie od ich narodowości. W roku szkolnym 1918-19 było tam 52 uczniów, w tym 23 katolików, 27 prawosławnych Serbów i 2 muzułmanów. Siostry uczyły też w większości serbskie kobiety różnych prac domowych. Prawosławni klasztor sióstr nazwali szpitalem ubogich. Na początku grudnia 1941 roku nasiliły się walki w tamtej okolicy. 11 grudnia 1941 roku do klasztoru wtargnęli serbscy czetnicy. W tym samym czasie przełożona wspólnoty siostra Julia wracała do klasztoru z zakupów. Mogła uciec, ale jednak dołączyła do wspólnoty. Czetnicy splądrowali i spalili kościół i kaplicę, przeklinając przy tym wiarę katolicką i papieża. Zupełnie nieprzygotowane, gdyż nie zdążyły się odpowiednio ubrać, siostry pędzone były przez 4 dni w 30-stopniowym mrozie do oddalonego o 63 km Gorażde wśród wyzwisk, przekleństw i bicia. Część drogi wiodła przez góry. Do miasta przybyły w końcu 15 grudnia około godziny 16. Były wyczerpane, zamknięto je w wojskowych koszarach na drugim piętrze. W tym czasie czetnicy zjedli kolację, wrócili pijani i namawiali siostry, by zdjęły habity i im się oddały. Sprzeciwiły się temu i głośno się modliły. Rozzłoszczeni oprawcy bili każdą siostrę i postanowili dokonać na nich gwałtu. Wtedy przełożona otworzyła okno i krzyknęła: „Za mną, Jezu, ratuj nas!”. To żołnierzy zaskoczyło i rozwścieczyło. Na oślep zadawali bagnetami rany leżącym siostrom. Czetnickie kobiety brutalnie zdarły z nich odzież. Ciała leżały na mrozie i dopiero po 2 dniach czetnicki grabarz zepchnął je do rzeki Driny. Bernadetta zginęła 15 grudnia 1941 roku, mając 29 lat. Oddała swoje życie w obronie wiary i czystości. Pewna katolicka kobieta, która gotowała w koszarach, i jej syn, późniejszy kapłan, byli świadkami śmierci sióstr męczennic swojego powołania, tak je nazywano. Ksiądz Franciszek Ksawery Mesko, Słoweniec, przebywający wtedy w Pale, pierwszy opisał ich męczeństwo. Ponieważ nie wolno było mówić o tych wydarzeniach, trwał cichy kult dziewic z nad Driny. Bernadetta została beatyfikowana 24 września 2011 roku w Sarajewie. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławione drińskie męczennice, siostry Julię, Berchmanę, Krizinę, Antoninę i Bernadetę, łaską powołania zakonnego i mocą świadczenia o ich wierności i miłości do Ciebie przez przelanie własnej krwi. Obdarz nas stałością w wierze, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie, nawet za cenę cierpienia. Prosimy Cię pokornie, aby te Twoje służebnice zostały włączone do grona świętych, abyśmy z jeszcze większą odwagą naśladowali przykład ich życia i doświadczali ich wstawiennictwa w naszych potrzebach i zmaganiach życiowych. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź na